Byleby jej się tam nic nie stało. I to powiedziawszy, krzyknęła. Ale. Nice, ładnie. Where the hell are you going? What do you care? Kenny! Dobra, gnojek niech sobie idzie, niech robi co chce. Widzę, że w tej grze nadużywam słowa gnojek. Wybaczcie. Dobra decyzja, ziomek. Chociaż w sumie mogliby się... mogłaby wyjść chociaż z tej... do mięsa. Lodówki. A, czyli jeszcze za tym pomieszczeniem było jeszcze jedno. Właśnie się zastanawiałem, gdzie to się tak w ogóle znajduje. Technicznie powinni mieć 5 pętli, żeby zawiązać każdą Dobra, nieważne. Mamy sierp, który może się przydać. Mamy coś jeszcze, co może się... hak może się przydać. Weźmy jak najwięcej się da. Aha, czyli możemy po prostu wybrać jedno z dwóch... Jedno z trojga. Mamy sierp. Mamy paralizator. I mamy hak, który trzymamy w ręce. Mogę mu coś dać w ogóle? Żeby z tym coś zrobił? Pewnie nie. Dobra, weźmy paralizator. Chociaż nie. Chwila. Pomyślmy. Gościu jest dobrze zbudowany. To samo jego matka. Jego matka. Więc jeśli nawet chcielibyśmy użyć paralizatora, to moglibyśmy nie osiągnąć tego efektu, albo by nam to po prostu dość długo zajęło. Czyli raczej nie obędzie się bez popełnienia aktu morderstwa, co mnie nie cieszy. Ale z drugiej strony w sumie tym paralizatorem można by było strzelić. Cholera. I jeszcze pada deszcz do tego, to by byli zmoczeni. Ale lepiej nie ryzykować. Oni są psychopatami, więc... W sumie, jakby się obudzili, to by dalej zabijali ludzi. Oj. Chowaj się. Szajbus. Ciekawy dobór słów. To właśnie dlatego powinna przeżyć chyba. Ojej. Dobra, nie przyglądajmy się zbyt długo. Dobra, brzmi logicznie. A jak będzie czekał na nas za drzwiami? Kuźwa. Au! Jestem debilem. Nie zdążyłem. Zanim mi się wyświetlił napis, to dopiero wtedy się skapnąłem, o co chodzi, więc... Ho! Tak lepiej. Ale trochę nas ogłuszył. No dobrze. Paralizatorem by podobnie wyszło, więc... Drugi sierp? No i ładnie. Porobiony. Że tak to powiem. Tylko teraz by pasowało go zabić, żeby nie krzyczał, ale... To już wedle uznania. Boże, brzmi jak jakiś...
Program kulinarny. That's what she said. Dlatego zabiłeś tylko jednego. Sądzę, że to jest dobre pytanie. She was about to spill everything. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Nie, dobra, to jest po prostu psychopata. Oj, chyba Clementine to widziała. No ale innej opcji nie było, no sorry. I tak by się wykrwawił. Ona pewnie zrozumie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Burza, co? Okej, wygląda na to, że musimy się dostać do tego budynku. Ale nie chciałbym tego robić bez jakiegoś przygotowania. Czyżby strzał przyciągnął zombiaki? No proszę, Carly, jak miło cię tu widzieć. Is everyone okay? You guys have been gone way too long. We need your help. Yeah, when you guys didn't come back, I figured something was up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Duck and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. Dobra, czas ratować wszystkich z opresji, jako że jesteśmy głównym bohaterem. Kto to krzyczy? Czy to krzyczy jego żona? Najwidoczniej tak. Dobra, nie mam co zrobić, więc po prostu muszę podejść, tak, w taki sposób. Raczej by się nie nabrała, jakby czarny koleś powiedział takim głosem. O, to ja, Danny. Ups. Chciałem coś zrobić. Najwidoczniej nie mam wyboru chyba. Chciałam tam iść, ale przecież ona ją zabije. Dobra, widzę, że granie pozostawia nam raczej wyboru. Dobra, musimy po prostu podejmować dobre wybory i wtedy ona podejdzie do tego zombiaka. Tak mi się wydaje. Dobra, możemy z nim pogadać? To jest dobre wyjście.
Tylko niech się cofnie jeszcze o dwa kroki. Dobra, jest git. Podejdźmy troszkę. Okej, okay, wyceluje w nas. Powiedzmy jakąś motywacyjną mówkę. Na przykład nie pogarszaj sytuacji. Teraz niech ona się znowu cofnie. I tak krok za krokiem. Jeszcze tylko trochę. Już jesteśmy prawie na miejscu. Już celujesz we mnie? Jeszcze trochę? Okej. Jakże mi przykro! Ty suko. Dobra, został jeszcze ten młody. No nie, serio. Ja rozumiem, że ojciec, ale mógł to jakoś bardziej rozsądnie zrobić. Dobra, bądźmy spokojni po raz kolejny. A my chcieliśmy tylko zjeść. Ale oczywiście nie ludzi. Czy to takie trudne? Dobra, ku. No przynajmniej to nam dobrze wyszło. Bo z tym gościem jak go zabiliśmy już nie było aż tak fajnie. Nie jestem pewien co ten koleś chce zrobić. I mnie to martwi. No come on, macie tam dwie bronie. Aż dwie bronie. Strzelcie w niego, no... no. Można liczyć na jakąś pomoc? Dobra, trzeba wciskać mocniej. Okay. Chyba się skończył. Quick time event, czy jak to się tam nazywa. Z lewej, z prawej. No i już, przestań. Stop it. Tyle. Możemy już tyle? Okej. Dobra, chociaż z tym gościem się wykazaliśmy, powiedzmy, empatią. Czy ja wiem, czy to się nazywa empatia? On jeszcze nie wie. Dobra, sądzę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Możecie pisać w komentarzach, ale poza tym to... No nie gadajcie, że go zjedzą, no to już by bardziej pasowało. Szkoda kolesia, w sumie. Tam jeszcze jego matka idzie. O kurczę. No dobra, nie wiedziałem, że się to tak skończy. Z jednej strony to zabójstwo mogłoby zostać źle odebrane,
a z drugiej w sumie byłoby szybsze i mniej bolesne. Hey Lee, I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? We should have known something was up. How the hell do we foresee that? Come on, Lee. I don't know. I really don't. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. No właśnie, raczej pasowałoby porozmawiać. Koleżko. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? To się wydaje najodpowiedniejsze. You know, hero. You destroyed two lives in that meat locker. Kenny, you're not a bad man, but fuck. What the hell are we gonna do now? Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Okay. Hey, Dad, what's that noise? No dobra, nie wyszło aż tak źle. Przynajmniej Clementine to zrozumiała. Oh God, not more strangers. A to kto? Wygląda na to, że w sensie brzmi to tak, jakby jakiś samochód. A nie, jednak jest cały. Myślałem, że walnął w drzewo albo coś. Spróbujmy tak. Podejść powoli do wozu. No, raczej szybciej się jeda, więc w sumie spoko. Sądzę, że jeśli ktoś by przeżył, to raczej by nie zostawiał auta włączonego. Albo po prostu uciekali w pośpiechu, więc. Figures. Oczywiście, nie ma paliwa. Baby, you gotta see this. Wow. Shitload of food and supplies back here. No to nam się może przydać. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. No, młody jeszcze nie wie. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. Weźmy połowę. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? No cóż, kolejny wybór. Niestety nie możemy wziąć połowy. Kurczę. Z jednej strony rzeczywiście ktoś może tu być. Ale z drugiej naszej grupie przydałoby się jedzenie. Jest czteroosobowy samochód. Czy my coś widzieliśmy w samochodzie, co by świadczyło o tym, kto tam był? Chyba nie. Więc mamy samochód, który stoi na światłach. Najwidoczniej nie zadbali o to, żeby przytrzymać akumulator w całości. I gdzieś poszli. Trudny wybór.
My mamy dwójkę dzieci. Ale oni też mogą mieć dziecko. No ale dobra. Powiedzmy, że w czasach apokalipsy ludzie nie mogą być po prostu dobrzy. Jeśli ktoś zostawia taki supplies, czyli no po prostu jedzenie bez żadnego nadzoru, to musi się liczyć z konsekwencjami, więc weźmy to. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Dlaczego nie możemy wziąć po prostu połowy i jakoś to rozdysponować? Okej, co my tu mamy? Zacznijmy. Zobaczmy, co to jest. Dobra, chyba musimy wziąć wszystko. Okej. More food in here. A co jakby zostawić resztę? Mam nadzieję, że można. I że jest taka opcja. Już tak, możemy skończyć. Poczekam chwilę, sprawdzę, czy da się coś zrobić. No dobra, nic z tego. Wygląda na to, że musimy wziąć wszystko. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Okej. Chyba powinniśmy tak to powiedzieć. We're not like the bandits, honey. We didn't hurt anybody to get this. Understand? I guess so. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh, God. Lee, you're gonna want to see this. Oh, shit. No proszę, ktoś nas musiał szpiegować, albo coś takiego. Tylko kto to był? Niby mądra rzecz, nie wiem, o co jej chodziło z tym końcowym. Na pewno nie jest matką tej dziewczynki i oto kończymy ten epizod. A w kolejnych żywych trupach. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh?
You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. No dobra, i tak kończy się epizod drugi. Tym razem mieliśmy do podjęcia jeszcze więcej strasznych w skutkach decyzji. I sądzę, że wybrnęliśmy z tego całkiem nieźle. W sumie podobnie jak w poprzedniej części. Mam nadzieję, że kolejne zapewnią nam równie dużo emocji, bo to, co widzieliśmy, oglądało się bardzo dobrze, chociaż wywoływało zarówno smutek, radość i te wszystkie inne emocje. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawicie łapkę, komentarz i że będziecie ze mną do końca 5. bodajże epizodu. W każdym razie widzimy się już za 3 albo 2 dni, albo nie wiem ile. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Na razie, cześć!